No i można powiedzieć, że komputer działa. Chłodzenie nowe zastosowane do NVIDIA GeForce 9400 GT działa znakomicie. Aby to potwierdzić, pokażę Wam, jaką temperaturę ma karta. Wycofniemy się znowu. O, to jest ten GeForce. I to są wszystkie informacje o nim. I taką temperaturę karta osiąga po wymianie chłodzenia na nowe. Znaczy wentylatora i pasty. 41 stopni to jest dobra temperatura. Dobra. Oczywiście działam na systemie Linux Mint. O Jezu, nie, przepraszam bardzo, nie Linux Mint, tylko Linux Mint Cynamon, do którego są właśnie sterowniki pod NVIDIA. O. Weźmiemy sobie program Boeing Manager. O, no zobaczcie, cały czas jest wszystko przetwarzane. I karta graficzna jest wykorzystywana właśnie do tego programu. I cała moc tej karty, jaka jest, idzie właśnie w ten program. Zmodyfikowałem także chłodzenie procesora już dawno temu, ale jeszcze chciałem napomknąć o tym, że to jest właśnie Spartan 4 Max dany, żeby ośmiordzeniowy procesor chłodzić jak należy i no. Wentylator 90, który skutecznie odprowadza ciepło z obudowy. No i teraz zmodyfikowana karta graficzna, jak widać, która się wentylator się obraca ładnie. Jest wszystko dobrze. Więc to by było na tyle. Chciałem pokazać, jak to wygląda u mnie od zaplecza. Nawet ciekawie to wygląda. No dobra.